Hej ludziska, z tej strony Donner, witam w 7 odcinku z Crysis Remastered. W poprzednim odcinku udało nam się przejść poziom o nazwie Przebudzenie. W tym poziomie uratowaliśmy córkę doktora Rosendala. I na koniec poziomu udało nam się także pokonać tego całego generała Kionga. Niestety Nomad nie wyszedł cało z tej akcji, to znaczy no cało w sumie wyszedł, ale został uwięziony w kompleksie kopalni, w którym znajdowała się córka Rosendala. I w tym poziomie prawdopodobnie będziemy musieli wydostać się stąd. Po więzieniu w zawalnej jaskini jedyna droga wyjścia prowadzi do tajemniczej struktury obcych, czyli do tego całego miejsca, które zostało otwarte też na koniec poprzedniego odcinka. No nic. Wchodźmy do poziomu i zobaczymy, jak się sprawa rozwinie. Maximum armor. Prawa natury. Nomad, do you copy? I copy, Vulture 4. I'm still here. Cave entrance has collapsed, but I'm still tracking your suit data and video uplink. Do you see another way out? Negative, Vulture. Only a way in. I suggest you sit tight. We'll send in reinforcements to dig you out of there. It could take hours. I'm gonna see if I can get through the cave. It's your call, Nomad. But if I were you, I'd take all the ammo you can carry. There's no telling what you'll find in there. No właśnie, pamiętam, że tam będzie dużo takiego strzelania z... No właśnie, skin. Tego wam może nie będę zdradzał. I teraz też zastanawiam, czy brać właśnie z tej okazji minigana, czy może lepiej wziąć sobie pistolet maszynowy. Ale chyba zostawię tego minigana, chociaż coś się boję, że on się szybko może skończyć. No nieważne, zostawię go. Zamontujmy laser, zamontujmy szturmowy celownik. O, idealnie no, kurde, to mi się podoba. To moje przełączanie gwałtowne, dynamiczne, może być wkurzające. Chociaż mam nadzieję, że takie nie jest. O! Dobra, wiecie co? Jednak kurde, zabieramy sobie tą broń. Nie spodziewałem się jej po prostu tutaj i tyle. Amunicja zapalająca, tylko 30. No dobra, to nie będzie zwykła. Celownik tej miałem zamontowany chyba snajperski wcześniej i myślę, że taki będzie najlepszy do tej broni. Nasadka, granatnik oczywiście. Laser zamontujmy i tłumik myślę też się przyda mi, ale nie w tym momencie akurat. Tutaj w tej misji wątpię. Dobra, z takim wyposażeniem jestem gotowy do drogi. Tutaj tak samo laserek niech będzie zamontowany. Lubię ogólnie mieć laser w broniach. Jakoś bardziej mi to odpada niż celownik zwykły. Ale wchodzimy. Aha, już zablokowałem lekko. Odszukaj wyjście z jaskini na zewnątrz krąży Vitol. Vulture, you're breaking up. Do you read me? Over. Vulture, do you copy? No niestety. I'm trying to boost my video signal. I hope you guys are getting this. Ładnie to wygląda. Maximum strength. I fajnie się to niszczy. Maximum armor. Trochę creepy odgłosy. I'm in some kind of tunnel. Cave, like crystallized rock, but more structured. I've never seen anything like this. It's dark, cold, incredibly cold. The walls are irregular, like the outer shell. It looks almost organic. I hope you guys can see this. Oj, technologia tu jest też wywalona w kosmos. Można powiedzieć, że kosmiczna technologia. I've got movement. Shit. It's the same thing that got Prophet. Mhm. W tłumaczeniu było błazna, on powiedział proroka. Właściwie obu. To coś załatwiło. Chociaż nie mamy nadal potwierdzenia, co się stało z prorokiem, ale no wciąż możemy wnioskować, że właśnie jego też. To co ich zabiło. W końcu od tamtego czasu go nie widzieliśmy.
No cóż, ruszajmy się. Oj, tutaj nie wejdę. What? I just lost gravity. I'm using thrusters to stabilize myself. This'll take some getting used to. Praktycznie w ogóle nie było widać ekranu przez to, że właśnie zamarznięty on był. No cóż. Chyba tędy mam się udać. Dosyć śmiesznie się porusza właśnie bez grawitacji. Ale to chyba zrozumiałe. Damn, what the hell was that? Kurde, jakie to jest jajcarskie. Ja, dziwne uczucie jest po prostu podczas poruszania się tak. Ale podobuje mnie się. Otchłań. Raczej w to miejsce. Niczego innego tutaj nie widzę. Łatwe jest tutaj zgubić orientację. Nawet jestem pewien, że jak grałem kiedyś za dzieciaka, to pogubiłem się w tym miejscu. Wszystko tutaj wygląda dosłownie tak samo. Ciężko jest w ogóle wyczaić, jest jakieś wyjście z tego miejsca. Przynajmniej tak to miejsce zapamiętałem. Nie wiem, może się tutaj mylę. Może jest to łatwiejsze, niż pamięć mi podpowiada. Na pewno na przestrzeni tego odcinka będziemy mogli się tego dowiedzieć. Cholera, wytrzymałe bydle. Naprawdę aż tak wytrzymałe? Chyba wieczą to było takie wytrzymałe. Wcześniej chyba nie mogłem tego w ogóle zranić. Przez to, że musiałem zostać zraniony przez to coś. A teraz naprawdę... Zabiłem to w końcu? Nie. What the fuck? Aż mi się nie chce wierzyć, że to jest tak wytrzymałe. Coś tutaj mi nie gra. No w końcu, naprawdę? Nie podoba mi się to. Jak dużo amunicji zmarnowałem teraz. Damn it. The current just got stronger. It must be generated by these machines. Maximum speed. Okej, rzeczywiście. Seems to be working. Trzeba było strzelić w tą maszynę. Ciekawie to wygląda. Normalnie jak... jakieś pasmo DNA. Niech już nie będzie żadnych przeciwników, proszę. No, przecież wiadomo, że będą. Tutaj coś jest na górze? O! O dziwo tak! Mhm. Co się tutaj wydarzy? No byłbym w szoku, gdyby... tak nie było. Biegnąć za tym? Znaczy biegnąć tak, na pewno będę za tym biegł. Chciałem powiedzieć, czy za tym po prostu lecieć, ale daruję sobie. Niech to coś ucieka, ja się poruszam dalej. No chyba, że za chwilę coś tutaj wróci. Nawet nie wiem, czy dobrze się kieruję. Logika z gier podpada, że tak. Że raczej dobrze. Zaraz. Czy mnie tutaj nie było? Zaczyna się główkowanie. Nie, nie było mnie tutaj. Dziękuję ci, checkpointcie, że mnie upewniłeś tym. Przez moment już zastanawiam, czy nie wracać. Coś mnie w ogóle wciągało tutaj.
Aha. Czy już wrócić? Nie wrócimy. Chociaż... O nie, nie, nie. Wrócić nie wrócimy. No nic. Podejrzewam, że będę musiał znowu coś tutaj zniszczyć. Być może nawet to. Tylko po to, żeby dostać się tutaj do środka. Ja. Wow, 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 wow. Ej, co to jest takie wytrzymałe? Czy wcześniej to nie trafiłem? Czy o co chodzi? Jeszcze jedno. I powiem wam, że teraz chyba będziemy się stąd ulatniać. O kurde. Jest tutaj naprawdę dużo. Wiecie co? Nie chcę z nimi nawet walczyć. Tak wam powiem. Bo tutaj łatwo jest stracić całą amunicję. Nie ma co. Lepiej przed nimi spieprzyć. Bo jak stracę tutaj amunicję, no to będę już totalnie w dupie. Bez żadnej możliwości obrony. Oho. Szybko padł. Jakim cudem tak szybko? A ten pierwszy to widzieliście, że strzałem do niego, strzałem i za nic się nie mogłem go pokonać. Kurde, to może jednak warto z nimi walczyć? Właśnie nie przypomniałem sobie, żeby oni byli jakoś bardzo wytrzymali, ale ten pierwszy, z którym walczyłem, mnie zmylił. Może to był jakiś właśnie błąd w grze, że on taki wytrzymały był. Nie wiem. There's that noise again. Sounds like this place could come down any minute. Okej, znowu jakaś wielka. Już! Jeden strzał? Znowu jakiś wielki teren, po którym można się poruszać. Amunicja, okej. Looks like they've been gathering objects from outside. No to dobra. Czy jednak też możemy amunicję tutaj znaleźć? No całe szczęście, całe szczęście. Granaty nawet. Pięknie. Co to jest? Tablica rejestracyjna jakaś? Oho. No teraz sobie odszukaj, kurde. Coś w tym wszystkim. Dobra, powiedzmy, że zabrałem wszystko, co tylko się dało zebrać. Ile ma tej amunicji zapalającej? 180, no... To już jest coś. Dominigana net ammo, kurde. No ale mamy ten nasz karabinek. Ten mój, powiedzmy, nie ulubiony, bo Scar jest chyba moim ulubionym karabinem. Ale jednak ten byłby na drugim miejscu. Także minigana zostawiam. Jakaś konsolka wielka. Different than the others. What the hell is going on here? The fuck? Już myślałem, coś się za mną pojawi. Ale to chyba nie ten typ gry, żeby takie straszaki tutaj były. Chociaż raz w tej misji był straszak. Może niezbyt straszny, ale jednak. Leży? Tam jest, dobra, leży. Nie wiem, nie widziałem go kompletnie tutaj. Cały czas byłem zapatrzony w to miejsce. Co to kurde jest? Tu jest szyba, prawda? A nie. Myślałem, że szyba tam była, ale jednak nie. Gdzie to w coś wleciało? Oho, to już dwójka na mnie czeka. Ej, co jest? Czemu mi...
Czy ja używałem przed chwilą jakiegoś, nie wiem, maskowania czy czegoś? Że pancerz cały mi został zjedzony? Nie mam pojęcia. I zaraz, tędy nie mogę się przestać, może dołem? Może dołem właśnie. Nie wiem, muszę zgrać to w czasie, tak mówił nomad. No ale tak średnio. O, jednak. Na dole się otworzyło. Co my tutaj mamy? A, po prostu wyjście. Nice. Wyczekaj do tego, aż się zbliży. Tam jest w ogóle inna lokacja. Inna miejscówka. To nie jest połączona z tym miejscem, czy nie? Czy jest? Jest, jak najbardziej jest, co ja gadam. Jest to połączone. Dobra, trochę oberwali. No, nawet zginęli. Jeszcze lepiej niż myślałem. Teraz co, znowu muszę czekać na właściwy moment. O! Właściwy moment nadszedł. I ta brama chyba jest nieczynna, no właśnie. W miarę szybko mi to idzie. Powiem wam, że tutaj kiedyś zdecydowanie się bardziej męczyłem w tej lokacji. Zapamiętam ją za taką właśnie trudną, skomplikowaną, jeśli chodzi o poruszanie się po niej. Trudną, jeśli chodzi o poziom trudności właśnie. A tutaj? W tym momencie easy. O kurde, no jest to prędkość. Ja pierdzielę. Shit. Where the hell am I? Ciekawe mnie, jak tutaj reagują na ten fragment gry osoby z chorobą lokomocyjną. Są osoby, które nie są w stanie grać w gry z pierwszej osoby, a co dopiero gdyby tym osobom przyszło właśnie ogrywać ten fragment gry. Chyba by nie były w stanie. That was a hell of a ride. Legion. Znowu ogromny teren, do którego gra już nas przyzwyczaiła tutaj, w tym kompleksie jaskiń. Amunicja do strzelby to jest jedna amunicja, którą mogę właściwie podnieść, zdaje się, chociaż może tutaj będzie amunicja... O, do mnie gana jest, tak na przyszłość, gdybym sobie broń tą podniósł. Myślę, że może jeszcze jakaś zapalająca będzie, ale niestety nie, chociaż tutaj może się zdarzyć. O, właśnie jest. Spoko. Tak to mamy wszystko. Do wyjścia kierujemy się. No raczej nie. Tak też tylko amunicja. Na górze nic nie ma. Tam. W tamto miejsce muszę się kierować. Jeszcze tylko sobie tutaj sprawdzę. A nuż nomad coś powie. Mam wrażenie, że tak minimalnie poruszam się szybciej. W ten sposób, także dlatego wziąłem tą szybkość. No kurde. Nie wygląda to ciekawie. Co tak strzela?
A! No pięknie. Maluszek. Prędzej czy później na pewno przyjdzie nam się zmierzyć z nim. Już się nie mogę doczekać. Czekajcie, bo chyba w ogóle wybrałem złe miejsce. Chociaż... Może tędy właśnie mam się przedostać dalej? Troszkę mało intuicyjna jest ta miejscówka. To nie jest to samo, to jest już inne miejsce. Po nich widać. Ale to jest świetny sposób na nich. Poczekać aż oni są bliżej mnie i wtedy strzelić raz z shota. Tak na odległość... Powiem wam, że średnio to się spisuje. Shotgun jest najlepszą bronią na nich. Jeszcze jak się właśnie sprawi, że ten shotgun ma skupiony śród na miejscu, w które się celuje, to już dopiero ta broń jest potężna. O, dawajcie amunicję. Granaciki nawet. Chociaż tak, z granatów tutaj to za bardzo nie chcę korzystać. Czuję, że one by się mi tutaj nie sprawdziły. W takim miejscu. To za dźwięk. Widzę cię. Oh shit! Major Strange, if you can hear me, you've got to get everyone off this island. These things are waking up. Ja pierdzielę, gdzie jest kolejny? Uderzony zostałem, ale ja kompletnie ich nie widzę. What the fuck? No latam gdzieś obok mnie, ale... Nie, tam jest martwy. Nie wiem. Ja ich kurde... O! Wreszcie. Jeszcze jeden. Mamy cię. Oni z góry się tutaj zjawiają. Nie wiem, czy to jest przypadkiem taka... takie coś w rodzaju tower defense. Musimy tutaj się bronić właśnie przed tymi falami wrogów. I potem te drzwi się otworzą. Tak mi się coś kojarzy. Bo zobaczcie, że są aktywowane kolejne poziomy tutaj. I za chwilę to będzie aktywowane. Potem tutaj to i myślę, że drzwi się w końcu aktywują też. Ja. Lub ewentualnie po pełnej aktywacji zginę. Jedno z dwóch. Nie no, nie sądzę. Raczej pamięć mnie tajnie myli. Oj, piękny jest ten shotgun. Wcześniej nie było zbytnio okazji do tego, by z niego korzystać, ale tutaj, na tym fragmencie gry już jak najbardziej. Strzelba pozostanie ze mną wręcz, no myślę, że do samego końca. O, aktywuj się, aktywuj. Widzę, że jest blisko, no właśnie. Raj utracony. Lost Paradise. Taki mamy następny poziom. Ale cóż, ludziska, udało nam się dostać z rdzenia, co oznacza, że będziemy kończyć ten odcinek. Dalsze przygody Nomada będą nas czekać w następnym odcinku, także do tego czasu mam nadzieję, że będziecie cierpliwi. Jeżeli wam się film podobał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz, zostawcie suba i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć.